dotyczy książki zatytułowanej Honor Mili Poznania. Książka została wydana w 2015 roku przez wydawnictwo Zysk, a jej autorem jest pan Wacław Halewiński. Witamy państwa, pana bardzo serdecznie. Pan w czasie przedtransformacyjnych, tak jest, był działaczem konspiracyjnym, zajmował się również drugim obiegiem wydawniczym, prawda? Na pewno pan nam więcej o sobie opowie. Zanim jednak oddamy panu głos, zapraszam państwa do wysłuchania fragmentu książki, który był czytany w jedynce radiowej przez pana Mariusza Bonaszewskiego, który niestety dzisiaj nie mógł z nami być, bo odbiera nagrodę w Warszawie, ale wykonanie, tak. Mam nadzieję, że sprzęt nie zawiedzie. Nie mam prawa. Mógłbym zacząć od tego, że cię kocham. I wcale nie byłby to banał, ale to przecież wiesz. Więc zobacz, kochana, jak to się potoczyło. Udało się przetrwać całą wojnę. Wydawało się, że się udało. Ale może byśmy niczego nie wiedzieli. Kto wróg, a kto sojusznik. I który wróg jest gorszy, kto cię zabijał. A który także hańbił. Będę pisał. Każdego dnia. To nic, że nie mam papieru, ani pióra, ani ołówka. Będę pisał w głowie. A potem odtworzę ci te listy. Policjant musi mieć dobrą pamięć. Cóż byłby bez nich wart? A ja przecież byłem nie tylko policjantem, także szachistą. Więc odtworzę ci każdą minutę, dzień, miesiąc, a może rok. Każde słowo, każdy przecinek i wykrzyknik. Jeśli dobry Pan Bóg pozwoli. Jeśli pozwoli. W każdym liście na górze powinna być data i miejscowość. Więc zacznijmy tak. 3 stycznia 1945 roku. Środa. Węgrów. Kochana moja, źle spałem. Męczyły mnie jakieś majaki. Przed 6 zapukała do mnie pani Maria. Uchyliła drzwi, zanim usłyszała odpowiedź. Zwykle zamykałem drzwi na klucz, ale widocznie zapomniałem. Odruchowo wsunąłem rękę pod poduszkę. Pani Maria musiała być biała jak kreda, skoro dostrzegłem to w słabym świetle z korytarza. Sowieci, powiedziała i skierowała palec w kierunku szyby. Zerwałem się na nogi, uchyliłem zasłonę. Było ciemno, jak to na początku stycznia o tej porze, ale jednak dostrzegłem, że cały dom otaczany jest przez soldatów w jasnych kożuchach. I w cienie odbijały się na śniegu. Każdy ściskał w dłoniach pepeszy. Na ulicy stały dwie ciężarówki i wciąż wyskakiwali z nich kolejni. Zapytałem, czy od strony ogrodu też ich widać. Pani Maria kiwnęła głową. Wiedziałem, że jeśli przyszli po mnie, to nic nie zrobię, to żaden opór nie ma sensu. I że zabiją nie tylko mnie, ale i tych ludzi, którzy niczemu nie są winni. Przez chwilę udziwiłem się, że może jednak szukają kogoś innego. Że otoczyli nie tylko ten, ale i inne domy w okolicy. Niech pan da broń. Pani Maria patrzyła mi prosto w oczy. Pewnie byłam przerażona. Za wszelką cenę jednak starała się nie dać tego po sobie poznać. Szybko, nie ma czasu. Wyciągnęła w moim kierunku rękę. Odchyliłem poduszkę i podałem jej parabelum. Wybiegła z pokoju i zanim usłyszałem walenie do drzwi, zdążyłem zadać sobie pytanie, skąd ona wiedziała, że mam broń. Nigdy ani ona, ani ja o nic nie pytali. Lokator jak lokator, pewnie lepszy od innych, bo zawsze płacił na czas. Wpadli do domu, chyba razem z futryną. Parę sekund i byli też w moim pokoju. Ten pierwszy z latarką w prawej ręce i naganem w lewej. Pewnie był mańkutem, bo przecież jeśli miał strzelać, to zawsze tą lepszą, sprawniejszą ręką. No zobacz ciągle te policyjne obserwacje. Ci dwaj za nim, z pegaszami. Runęli na mnie. Przygnikli tak, że ledwie mógł oddychać. Zepchnęli na podłogę. Potem kazali stanąć pod ścianą.
Mógłbym zacząć od tego, czyło. Udało się przy... Dzięki raz. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Zaproszono mnie tutaj, żebym mówił o tej książce, czy raczej o bohaterze tej książki, który jest z Państwa miastem, był z Państwa miastem jakoś związany. Ale zanim o tym powiem, to ja muszę Państwu powiedzieć w ogóle, dlaczego ja zainteresowałem się tematyką żołnierzy wyklętych i dlaczego o nich piszę, bo to jest moja czwarta książka z 10, które napisałem, to jest moja czwarta książka o żołnierzach wyklętych. Otóż ja napisałem pierwszą książkę o żołnierzach wyklętych 13 lat temu. Tu jest jej drugie wydanie, Lament nad Babilonem. To jest książka o pułkowniku Tadeuszu Danilewiczu, szefie sztabu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. A po wojnie pierwszym komendancie głównym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. I otóż ja wiedziałem, że o nim książkę napiszę. To nie jest żart, uwierzcie mi Państwo. Miałem 14 lat, kiedy wiedziałem, że o nim napiszę książkę. Dlaczego? No, tłumaczenie jest dosyć proste. Tadeusz Danilewicz był moim stryjecznym dziadkiem. Rodzony brat mojego dziadka. I w rodzinnej legendzie Tadeusz Danilewicz funkcjonował przez cały czas, ale w PRL-u kompletnie nigdzie, absolutnie nigdzie nie można było znaleźć na jego temat żadnych materiałów. Żadnych. Gdzieś tam znalazłem, że był dowódcą artylerii w Brześciu w 1939 roku. Nic ponadto. Nawet w źródłach emigracyjnych w latach 70. nie za dużo można było znaleźć. I otóż ja sobie, mimo że jestem z wykształcenia prawnikiem, to jakoś tam wielką moją miłością zawsze była historia, i w roku bodaj 2001 wymyśliłem sobie, że napiszę doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego i tak z ulicy poszedłem, sprawdziłem, kiedy pan profesor Paweł Wieczorkiewicz ma dyżur, kompletnie go nie znałem. Po jakimś czasie przyszedłem na ten dyżur, wszedłem do niego, do gabinetu, przywitałem się i powiedziałem, że ja chcę napisać u niego doktorat. On tak popatrzył na mnie jak, trochę jak na wariata. Mówi, a pan kto? No więc ja się przedstawiłem, on mnie poprosił, żebym usiadł i tak ze mną przez mniej więcej półtorej godziny rozmawiał. I oczywiście to był rodzaj egzaminu, po którym on powiedział, tak, to ja pana przyjmuję na moje seminarium doktoranckie. To dla mnie było, poza tym, że później żeśmy się z Pawłem bardzo zaprzyjaźnili, to dla mnie było o tyle ważne, że ja dostałem papier, że jestem doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego i miałem już wstęp do wszystkich archiwów na podstawie tego dokumentu. I wówczas poszedłem sobie do Instytutu Pamięci Narodowej i poprosiłem o dokumenty dotyczące właśnie Danilewicza. Bałagan tam był straszny, niewiedza ich była potworna. Ale po jakimś czasie, kiedy ja już uszczegółowiłem wszystko w ogóle, no to dostałem 4 stateczek. Dosłownie 4 stateczek dostałem. Ale w tych 400 teczkach były 3 zdania na temat Danilewicza. One wszystkie 3 są w tej książce. Te 4 stateczek to były akta żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zatrzymanych przez bezpieczeństwo. W każdym razie, wynikiem tych moich szperań w archiwach, ja początkowo chciałem napisać monografię o Danilewiczu, ale Wieczorkiewicz mi powiedział, że to jest zbyt wąski temat, żebym pisał o narodowym podziemiu, coś tam. W każdym razie udało mi się
zamiast monografii Danilewicza napisać powieść na jego temat. I pewnie to z korzyścią zarówno dla nauki historii, jak i dla polskiej literatury, mam nadzieję. Ale grzebiąc w tych aktach, dogrzebałem się tam do pewnych postaci, których postawa była absolutnie imponująca, choć muszę to uczciwie powiedzieć. Szacuję to na 85, może 90% w tych 400 teczkach, to mniej więcej tyle ludzi złamano. Mniej więcej 90%. 85-90. Więc bohater tej mojej książki, Honor mi nie pozwala, jest kimś szczególnym. Tylko żeby była jasność, ja tych ludzi nie mam prawa, żadnego prawa moralnego oceniać, dlatego że ja mogę oceniać ludzi z okresu podziemia lat 70. i 80., kiedy sam działałem na tyle ostro, że mnie co i raz zamykano. I wiem, że można było przejść przez to, nie robiąc żadnych świństw, ale mnie nikt nigdy spluwy do skroni nie przykładał. I co więcej, tym, którym przykładano, to często pociągano za spust. Ja zresztą, może, żeby domknąć to, o czym mówię, opowiem o pewnej rzeczy, o której napisałem w tej książce, która nie dotyczy majora Stanisława Ostwinda. Dotyczy innej postaci. Mianowicie tu na Mazowszu aresztowano jednego z wysokich rangą oficerów Armii Krajowej. Dlatego, że złamano jego łączniczkę. Jak ją złamano? Otóż sławny skądinąd później pułkownik Józef Światło wszedł do niej, weszli do jej mieszkania i ona ledwie urodziła dziecko. To dziecko może miało 2 miesiące. Pułkownik Józef Światło wziął tego noworodka za nogi, odsunął fajerki w kuchni i to dziecko nad tymi fajerkami powiedział, no albo, albo. I dziewczyna się oczywiście złamała, ale można zadać pytanie, kto by się nie złamał. My musimy sobie też zdawać sprawę, jeżeli mówimy o żołnierzach wyklętych, w jakich realiach się to wszystko działo. Jak strasznych metod używano, żeby tych ludzi złamać. I myślę sobie w związku z tym, że nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa z nas współczesnych potępiać tych, którzy się złamali, dlatego że warunki, które im zaproponowano, były po prostu jakieś niewyobrażalne zupełnie. Jak powiedziałem, ja jestem autorem 3 powieści o żołnierzach wyklętych i takiej mikropowieści, która się znalazła w takim tomie opowiadań. To jest czwarta moja książka o żołnierzach wyklętych. Więc jak powiedziałem Państwu, ja miałem rodzinny powód, dla którego zacząłem o nich pisać. I uczciwie powiem tak, że nie wiem oczywiście, czy gdybym nie miał tego rodzinnego powodu, czy bym pisał. No szczęśliwie się tak zdarzyło, że miałem. Ale jest też dziwną przypadłością polskiej literatury i polskich pisarzy, że ja spośród polskich pisarzy jestem tym, który napisał najwięcej. Mówię o literaturze, nie mówię o pracach historycznych. Bo tu nie ma co ukrywać. Ukazało się już bardzo dużo materiałów na ten temat, głównie w wydawnictwach IPN-u i to chwała im za to. Natomiast od lat proponuję moim kolegom pisarzom
żeby się za ten temat wzięli. Ale to można takich autorów wymienić na palcach dwóch rąk. A teraz dlaczego major Stanisław Ostrów? To jest dobre pytanie o tyle, że Stanisław Ostrów jakieś 4-5 lat temu nawet nie miał swojego biogramu jeszcze. On w ogóle nie funkcjonował w internecie, nigdzie go nie było. I tu z kolei wielkie zasługi w odkryciu tej postaci ma dr Mariusz Bechta, historyk z warszawskiego IPN-u, który notabene był konsultantem moim przy pisaniu tej książki. W dużej mierze tam, gdzie nie wiedziałem, nie byłem pewien, jak można uzupełnić braki wiedzy na temat Ostwinda, Bechta mi pomagał o tyle, że żeśmy się zastanawiali, co było możliwe, a co nie było możliwe. Wracam do pytania, dlaczego major Ostwind? Po pierwsze, dlatego, że to niezwykły życiorys. Niezwykle. Z wielu powodów. Pierwszy jest taki, jak tu można przeczytać, Żyd z NSZ-u. Jak Państwo wiecie, przez cały PRL, a w zasadzie i przez całą III Rzeczpospolitą, Narodowe Siły Zbrojne, a później także Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, było oskarżane o antysemityzm. I w tym micie, ten mit jest przenoszony w dalszym ciągu. W dalszym ciągu. To nie tak, że go już nie ma. Broń Boże. A to właśnie w NSZ-cie nagle się okazało, że najwyższy rangą dowódca polskiego podziemia, że to tam był Ostwin. Nigdzie indziej, w żadnej innej organizacji, ani w Armii Krajowej, ani w batalionach chłopskich, nigdzie nie było Żyda, który by pełnił, był dowódcą w takiej randze. Ale to jest tylko pewien etap, że tak powiem, bo to złamanie tego mitu dla mnie było bardzo ważne, ale to za mało. Ostwin był wspaniałą postacią znacznie wcześniej. Dlatego, że Ostwin to jest rocznik 1899, a w roku 1915 on, mieszkający w Warszawie, wychowywany w takiej może nieortodoksyjnej, ale dosyć tradycyjnej chyba rodzinie żydowskiej, on wybrał Polskę i w roku 1915, w momencie, kiedy tej Polski w ogóle nie było przecież, to on poszedł do Legionów Piłsudskiego. Więc to taka, powiedziałbym, dosyć kluczowa decyzja u tak młodego przecież jeszcze chłopca, 16-latka. Wziął udział we wszystkich ważniejszych bitwach Legionów, między innymi pod Kościuchówką. Był ranny. Poszedł do Szczypiorna internowany razem z innymi legionistami. I tu muszę się pochwalić, bo tutaj Mariusz Bechta pewnych rzeczy nie wiedział, a ja je do nich doszedłem jakoś tam. Mianowicie, jak Państwo wiecie, internowanie legionistów w Szczypiornie odbyło się dlatego, że oni nie chcieli złożyć przysięgi na wierność Niemcom, prawda? A Niemcy chcieli utworzyć z legionistów tak zwany Polnische Wehrmacht, jednostki pomocnicze armii niemieckiej. No ale mój bohater znalazł się w Polnische Wehrmachcie.
który został utworzony. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 99,99 wiem, jak to się odbyło. Z tego szczypiorna chyba 1100 legionistów zdecydowało się na przejście do Polnische Wehrmachtu. Oni zostali potraktowani przez resztę legionistów źle. Ich w szczypiornie ich oddzielono, ich reszta tych legionistów obrzucała kamieniami i traktowała jak zdrajców. No ale w każdym razie oni jednak poszli do tego Polnische Wehrmachtu i to byli dobrze wyszkoleni żołnierze. Naprawdę dobrze wyszkoleni żołnierze. Ale tak sobie myślę, że w kampanii 20 roku, w której on wziął udział, ale wziął udział w jednostce poznańskiej, to tam był pod zmienionym nazwiskiem. I można zakładać, że chodziło właśnie o tę legionową przeszłość. Co się działo w II Rzeczpospolitej? Ostwind został policjantem i przeszedł drogę od najniższego stopnia, ale dosyć szybko awansował. Tu też z całą pewnością miała na to wpływ jego przeszłość legionowa. Dość szybko awansował i to powiedziałbym bardzo wysoko, dlatego że on przez długi czas pracował w Komendzie Głównej Policji, a później nie na zasadzie żadnej degradacji pracował w Komendzie Stołecznej Policji Warszawskiej. Ostwind był dobrym policjantem, był wielokrotnie odznaczany, natomiast w 1939 roku on już pracował w Wydziale Organizacyjnym Policji, bo w międzyczasie skończył szkołę oficerską. A jak być może Państwo wiecie, we wrześniu 1939 roku komendant główny policji wydał rozkaz ewakuacji wszystkich policjantów na wschód. Ostwind ten rozkaz wykonał, poszedł na wschód i zdążył załapać się jeszcze do Kleberga. Czyli wziął udział w ostatnich bitwach kampanii wrześniowej. Jak popatrzycie Państwo na to zdjęcie, to chyba ci, którzy potrafią odróżniać, ja niestety nie bardzo potrafię, znaczy nie wiem czy niestety, ale nie bardzo potrafię, to twierdzą, że można dostrzec rysy żydowskie w tej twarzy. Także on już we wrześniu 1939 roku nie wrócił do domu. On miał żonę, miał córkę. A, muszę jeszcze o jednej sprawie powiedzieć. Ostwind zmienił wyznanie. 1920. Tak. To po raz pierwszy. 1920. Ostwind został katolikiem. I też można przypuszczać, że pewien wpływ na to mogła mieć chęć awansowania w strukturach wojska, policji. Ostwind zmienił też drugi raz wyznanie, dlatego że się drugi raz ożenił. Jak Państwo wiecie, przed wojną to nie można było tak hop, hop się rozwieść i wziąć kolejny ślub, to się wiązało ze zmianą wyznania. Więc w sensie formalnym wziął w kościele ewangelickim ten drugi ślub. W każdym razie z tego związku z drugą żoną miał córkę, która w roku 1939 była maleńkim dzieckiem, znaczy maleńkim, no miała 6 lat. I zanim przejdę do dalszych losów Ostwinda, muszę powiedzieć parę słów
o żonie i córce. Otóż wydaje się, że ze względów oczywistych temu małemu dziecku starano się wmówić, a w każdym razie na pewno nie wspominać o tym, że ojciec był Żydem, tylko starano się wmówić, że oni są pochodzenia szwedzkiego. I proszę sobie wyobrazić, że ta córka wyrastała w tym przekonaniu, ponieważ ona już później nigdy ojca nie spotkała, więc przeniosła tę wiedzę, że ona jest pochodzenia szwedzkiego aż do roku 2011. Ona cały czas uważa, czy w ogóle jej do głowy nie przyszło, że ona jest, że ojciec był Żydem. I dopiero od Mariusza Bechty ona się o tym dowiedziała. Ja zresztą miałem bardzo wzruszający moment, kiedy co prawda już nie córka, ale wnuczka, prawnuczka przyjechały na wieczór promujący tę książkę 8 listopada w Warszawie, kiedy ta książka miała swój debiut. Przywiozły zresztą jeszcze prawnuczkę takiego właśnie oseska maleńkiego. A wzruszające to było dlatego, że one do mnie przyszły i z taką kompletną bezradnością zapytały się, proszę pana, a czy pan przypadkiem nie wie, gdzie jest jego grób? Bo tego nikt nie wie do dzisiaj. Wracam do historii Ostfinda po 1939 roku. Wiemy, kto przyjął przysięgę od Ostfinda. Wiemy, kto przyjął przysięgę od Ostfinda i w związku z tym można było zbadać drogę tej drugiej osoby w czasie wojny i znów na 99% oni się po prostu spotkali. Ostfind z tym oficerem spotkał się w czasie kampanii wrześniowej i to ten drugi już go dalej poprowadził. Musimy sobie zdać sprawę, że konspiracja, przynależność do określonej jednostki w czasie wojny, czy do określonej struktury konspiracyjnej, no często wynikała z przypadku. To nie jest tak, że każdy tam, nie wiem, od początku deklarował, ja chcę być w ZWZ-cie, czy tam, nie wiem, w batalionach chłopskich, czy gdziekolwiek. No jednak to się odbywało na zasadzie takiej, że znajomy werbował znajomego. Więc znalazł się Ostfind wśród narodowców. I oczywiście możemy podać dziesiątki czy setki przykładów przedwojennego antysemityzmu narodowców, ale jednocześnie trzeba wiedzieć o tym, że w trakcie wojny, w trakcie okupacji polscy narodowcy generalnie zachowywali się fantastycznie w stosunku do Żydów. To oni uchronili dziesiątki, setki Żydów przed śmiercią. I w NSZ-cie w ogóle nikomu nie przyszło do głowy nawet, żeby robić jakąś sprawę z pochodzenia Ostfinda. Co więcej, z dzisiejszej wiedzy wynika, że w szeregach NSZ-u było co najmniej 150 Żydów. Co najmniej. A zapewne znacznie więcej. Z drugiej zaś strony warto przytoczyć takie przykłady dla odwrócenia tego mitu, o którym mówiłem, tego straszliwego, rzekomego antysemityzmu polskich narodowców, to należy przytoczyć na przykład takie nazwisko jak generał Korczyński, jeden z wysokich, bardzo wysokich dowódców tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. W czasie okupacji dowódca jednego ze zgrupowań Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, który mordował Żydów dla pieniędzy, dla majątku wielokrotnie.
i są na to dokumenty, dowody, etc., etc. W każdym razie, no mój bohater znalazł się w NSZ-cie, no i tam wykonywał swoją robotę. Założyliśmy z Bechtą, z dużym prawdopodobieństwem, że musiał wykorzystywać swoją wiedzę prawniczą Ostwind, czyli musiał brać udział w wydawaniu wyroków śmierci. I znów wracamy do tego wątku antysemickiego. Jak mówiłem, przez cały PRL oskarżano polskich narodowców o antysemityzm. Więc paradoks. Żyd, który mógł brać udział w sądach, w których skazywano też Żydów, bo takie przypadki miały miejsce. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć uczciwie na pytanie, dlaczego tak się działo. Otóż te przypadki, w których skazywano na karę śmierci Żydów i wykonywano te wyroki, nie wynikały z tego, że ktoś był Żydem. W czasie okupacji była cała masa bandyckich napadów na polską ludność. Mordów, gwałtów, kradzieży, etc., etc. Zapadały wyroki. Kompletnie nie było ważne, czy to jest Żyd, czy to jest Czech, Rosjanin, Chińczyk, Indianin, obojętny kto. Każdy, kto wystąpił przeciwko ludności polskiej, który dokonał tego typu czynów, mógł oczekiwać, że przez polskie państwo podziemne będzie skazany na karę śmierci. I takie historie miały miejsce. Zupełnie nie wynikało to z tego, że ktoś miał pomysł, żeby polować na inną osobę z powodu jego pochodzenia. Całą historię Ostwinda trzeba było jednak zbudować na pewnych materiałach, które są dostępne. Jest ich bardzo, bardzo niewiele. Ale szczęśliwie zachowały się akta procesowe, akta śledztwa i akta procesowe Ostwinda. Ostwinda aresztowano bardzo szybko, bo 3 stycznia 1945 roku. Czyli niedługo po wkroczeniu tutaj armii sowieckiej. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak szybko komendant powiatowy NSZ-u wpadł w ręce NKWD? Odpowiedź wydaje się też dosyć oczywista. Mianowicie, polskie podziemie niepodległościowe było bez wątpienia nieźle spenetrowane przez agentów NKWD. Przez polskich komunistów. Oni naprawdę nie mieli na celu walki z Niemcami. Ich głównym zadaniem było penetrowanie i zdobywanie wiedzy na temat polskiego państwa podziemnego, organizacji niepodległościowych, a w szczególnym wymiarze właśnie narodowców. Dlatego, że o nich wiedziano, że oni się nie poddadzą, że oni będą kontynuowali walkę. Że od 17 września uważali, że Polska ma dwóch wrogów. Od 17 września 1939 i byli w tym absolutnie konsekwentni. Więc z całą pewnością na temat Ostwinda miano wiedzę, zanim wkroczono do Węgrowa. Przyszli jak po swoje. Aresztowano go. Tego samego dnia przewieziono go stąd do Otwocka.
I tam przez kilka dni siedział. Notabene tutaj Państwo, ja się zapytałem, gdzie wmurowano tę tablicę, powiedziano mi, że na budynku, w którym była, była siedziba UB, ale w Węgrowie były dwie siedziby UB. Nie była jedna, ale się okazało, że w więzieniu jest za mało miejsca, przeniesiono za... Były dwie. W styczniu 45 roku były dwie. Jeszcze raz to powtórzę. Notabene ja w swojej książce początkowo umieściłem inny adres. I tam właśnie też była siedziba UB, a może NKWD. Mariusz mi powiedział, że lepiej, żebym zmienił. Dlatego jest ten, jaki jest adres. W każdym razie przewieziono go szybciutko do tego otwocka. Być może zresztą dlatego, że obawiano się, że tutaj będą go próbowali odbić żołnierze NSZ-u. Więc tego samego dnia go wywieziono. I w tym otwocku w zasadzie to tylko z nim takie rozmowy prowadzono, w których próbowano go namówić na współpracę. Ale kilka dni później przewieziono go na Pragę, do Warszawy i tam się zaczęła już ta golgota. Absolutnie straszne śledztwo, w którym ten człowiek się zachował w sposób niezwykły, absolutnie bohaterski. Nikogo nie zdradził, nikogo nie wydał. Owszem, powiedział, przytoczył kilka nazwisk, ale to były osoby, które albo zginęły, albo o których on zakładał, że ewakuowały się na zachód, że Rosjanie nie mogą do nich dotrzeć. Pytanie jest takie, czy gdyby Stanisław Ostwin poszedł na współpracę, czy mógł ocalić życie? Moja odpowiedź jest taka, na krótką metę tak. Jaką cenę musiałby za to zapłacić? Z całą pewnością wydanie wszystkich swoich podwładnych oraz podanie wszystkich swoich kontaktów z dowódcami. To z całą pewnością. Konsekwencją tego byłoby zapewne, że wiele, bardzo wiele osób straciłoby życie. Ale on swoje w krótkim dystansie czasowym zapewne by ocalił. Co by było później, no to jest do przewidzenia. Takich ludzi po pewnym czasie i tak aresztowano, i tak poddawano ich straszliwym śledztwom i torturom, i albo szli na wiele lat do więzienia, albo wykonywano na nich wyroki śmierci. Oczywiście Ostwin mógł zakładać, ale nie musiał, że tak się stanie. Gdyby był człowiekiem innego charakteru, gdyby uważał, że nie ma większej wartości niż jego życie, to pewnie mógłby na taką współpracę pójść. Szczęśliwie, naprawdę szczęśliwie, oni go nie mogli szantażować rodziną. Dlatego, że żona z córką, które mieszkały przez całą okupację w Warszawie, szansy na to, żeby tutaj zorganizować jakąś wielki opór przeciwko Sowietom. Proponowano mu przez cały czas tę współpracę, on konsekwentnie odmawiał. Oczywiście nie jest tak, że ja wiem, jak go bito, ile razy, co mu połamano. Ja tego nie wiem. To w książce oczywiście było kwestią mojej wyobraźni. Ale
No mogę też powiedzieć tak, że nic z tego nie jest fałszem. Dlatego, że wszystkie metody śledcze, które są w tej książce opisane, one są prawdziwe. Jeżeli nie dotknęły one Ostfrieda, to dotknęły innych żołnierzy wyklętych. One miały miejsce, nawet te najgorsze tortury, które ja opisałem, one miały miejsce. Więc w tym sensie to jest prawdziwa relacja. Wiemy, kto sądził Ostfrieda, znamy z imienia i nazwiska tych ludzi. Wiemy, kto był śledczym, kto oskarżał. Wiemy, jak się zakończył proces Ostfrieda. Sprawa Ostfrieda trwała dokładnie 15 minut. My to mamy zapisane w aktach. Godzinę rozpoczęcia procesu sądowego i godzinę zakończenia. 15 minut. Dokładnie tyle. Po 15 minutach wydano wyrok, była kara śmierci. A Ostfried mógł się od tego wyroku odwołać do dowódcy Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego. Zrobił to. Następnego dnia już miał odpowiedź odmowną i kolejnego dnia wykonano wyrok. 4 lutego zastrzelono Ostfrieda i też wiemy, kto to zrobił. Znamy z imienia i nazwiska człowieka, który go zabił. I to w tej książce też jest. Każdy może sobie to przeczytać i wiedzieć, kto zabił niewątpliwie bohatera. Człowieka, który zasłużył sobie na najwyższe odznaczenia, na to, żeby być może mieć gdzieś pomnik, na to, żeby jego imieniem nazwać szkołę, ulicę, etc. Ale nic takiego się nie stało i przypomnę to, co powiedziałem na początku. Jeszcze 5 lat temu praktycznie tego człowieka w naszej świadomości nie było. Ale oczywiście, wiecie Państwo, może nie tak drastycznych historii, jak z Ostfriedem, można przytoczyć przecież dziesiątki, setki. Ja 3 lata temu wydałem taką książkę, która jest zatytułowana Opowiem Ci o wolności. I tam opisałem losy dwóch kobiet, Marii Nachtman i Walentyny Stępkowskiej. Dwóch kobiet niezwykle dzielnych. Dwóch kobiet, które były też pod ziemią NSZ-owskim w czasie wojny, a po wojnie były w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Przy czym jedna była Maria Nachtman, łączniczką Komendy Głównej NZW, a Walentyna Stępkowska była łączniczką Komendy Białystok. Zostały osądzone w tym samym czasie. Przy czym Maria Nachtman, sądzona w procesie Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, tam prawie wszyscy, to był spory proces, prawie wszyscy mężczyźni dostali wyroki śmierci i je wykonano. Natomiast Maria Nachtman podczas procesu mężczyźni poprosili ją, żeby się nauczyła na pamięć, ponieważ zakładano, że ona nie dostanie tego wyroku śmierci. Poproszono ją, żeby się nauczyła na pamięć przesłania polskich narodowców. I ona się tego nauczyła. Przy czym to ładną klamrą mi się spinało, ponieważ ona to przesłanie polskich narodowców miała przesłać za granicę do właśnie tego mojego stryjecznego dziadka, który już był wówczas za granicą.
Ale ciekawszy jest los tej drugiej dziewczyny, Walentyny Stępkowskiej. Otóż ona, podobnie jak Nachmanówna, wstąpiła do konspiracji, dlatego że jej brat był w konspiracji, w NSZ-owskiej konspiracji. W czasie okupacji hitlerowskiej ona została aresztowana przez Niemców. Przeszła straszliwe śledztwo, w którym chciała popełnić samobójstwo. Nie udało jej się. Ale trafiła do Ravensbrück. Kiedy wróciła, zresztą to też ta droga powrotu tych dziewczyn z Ravensbrück była jakąś straszliwą męką, dlatego że ci sowieccy żołnierze nieustająco, wyobraźcie sobie Państwo te dziewczyny wybiedzone, wracające z obozu koncentracyjnego, które gwałcą sowieccy żołnierze. Wróciła do swojego miasta, w którym mieszkała, i szybko poszła do konspiracji ponownie, ponieważ jej brat był dowódcą okręgu, komendantem okręgu Białystok. I teraz sobie Państwo wyobraźcie sytuację, w której Walentynę Stępkowską aresztują w 1946 roku i bardzo szybko po niej aresztują też jej brata. Dwoje dzieci, innych nie było. Tych rodziców, którzy to przeżywają. I siedzą, ta dwójka siedzi w tym samym więzieniu, ale nie mają możliwości w żaden sposób się ze sobą kontaktować. Walentyna Stępkowska, która wie, że ten jej brat jest w więzieniu, robi wszystko, żeby się dostać do karceru. Dlatego, że to jest to skrzydło więzienia, z którego może krzyczeć do brata i on jej może odkrzyknąć. I brat już wie, że on nie wyjdzie żywy z tego. Więc brat jej krzyczy, że już nie wyjdzie. I to jest ich pożegnanie w gruncie rzeczy. Tak, jego zabijają. Ją po paru latach wypuszczają. I Walentyna Stępkowska, w końcu dorosła kobieta, nie może dostać żadnej pracy. Jest na utrzymaniu ojca, któremu też mówią, że jeśli ona nie pójdzie na współpracę, to i on straci pracę. I aż do śmierci Stalina, w gruncie rzeczy to jest taka straszliwa zupełnie historia, w której ona gdzieś próbuje, wszędzie jej odmawiają, ale ukazuje się nagle artykuł Rokossowskiego gdzieś w Trybunie Ludu, który mówi, że tym ludziom wychodzącym z więzienia to trzeba jednak jakoś pomóc, dać jakąś pracę, bo inaczej oni wrócą do lasu, do podziemia. I ona w związku z tym pisze list do Bieruta. Ale Bierut jedzie na pogrzeb Stalina i wiemy, co się dzieje. Ale jakimś cudem gdzieś tam się odblokowuje i jej dają pracę. Tylko jaką pracę? Dają jej pracę w centrali nasiennej i ona musi jeździć od jednego gospodarstwa do drugiego po całym województwie białostockim, przy czym tam nie ma komunikacji. Ona musi wiele kilometrów poruszać się na piechotę z bardzo chorym sercem. I wiadomo tak naprawdę, po co to jest zrobione. I dochodzimy do lat 70. Ona zresztą musi w którymś momencie zrezygnować z tej pracy, bo zaraz umrze po prostu. Więc później pracuje w jakiejś centrali złomu. I dochodzimy do lat 70. I wtedy wchodzi w życie ustawa, która mówi, że każdy, absolutnie każdy więzień obozu koncentracyjnego ma dodatek do renty albo emerytury. Ona jest już na rencie. Idzie po to, żeby dostać ten dodatek.
I mówią, nie, ty jesteś faszystką, tobie to nie przysługuje. W latach 70. Proszę Państwa, te moje bohaterki, te dwie bardzo dzielne, pomnikowe dziewczyny, jeszcze w latach 80. były przesłuchiwane przez Służbę Bezpieczeństwa. Wyobraźcie to sobie Państwo. Bo były faszystkami. Bo przez cały PRL tak je określano. Więc to są tragiczne zupełnie historie. W większości kończące się bardzo, bardzo źle. A niektórym się udało z tego piekła jakoś wyrwać. Niektórzy przez kilkadziesiąt lat, większość bała się o tym wspominać. Przedwczoraj, kiedy miałem spotkanie w Rembertowie, mnie zapytano, ponieważ ja byłem dużym wydawcą podziemnym w latach 70. i 80. Dlaczego my żeśmy nie publikowali książek na ten temat? Moja odpowiedź była bardzo prosta. Nasza wiedza na ten temat była żadna. Naprawdę żadna. Dlatego, że większość żołnierzy wyklętych strzegła tej tajemnicy jak źrenicy oka o swojej przeszłości, bo wiedzieli, jakie będą tego konsekwencje. I opowiem też Państwu przedziwną historię. Otóż, kiedy ja napisałem Lament nad Babilonem, inne wydanie, pierwsze tej książki, się ukazało w 2003 roku. Ja miałem bardzo serdecznego przyjaciela, niestety od 10 lat już nieżyjącego, wspaniałego pisarza, Lecha Budreckiego. Człowieka o nieprawdopodobnej wiedzy zupełnie. Leszek był o pokolenie starsze ode mnie. Był z pokolenia moich rodziców. I kiedy książka się już miała ukazać, ja zadzwoniłem do Lecha Budreckiego i mówię, panie Leszku, nigdy żeśmy nie przeszli na ty, więc, ale to dlatego, że ja uważałem, że nie mogę. Panie Leszku, czy pan poprowadzi mój wieczór autorski? I Leszek z entuzjazmem, oczywiście, fantastycznie, no w ogóle tak, bo to no znał książkę, był nią zachwycony. Po czym mniej więcej, po 4 dniach zadzwonił do mnie, mówi, panie Wacławie, ja nie mogę poprowadzić pańskiego wieczoru. Ja się boję. Proszę Państwa, jest rok 2003. Ja się boję. I na każdego, uwierzcie mi Państwo, kto by mi taki numer wykręcił tam parę dni przed promocją, ja bym się śmiertelnie obraził. A na Leszka nie, bo ja wiedziałem, że w jego życiu był jakiś moment, kiedy Leszek siedział w więzieniu. I on nigdy o tym nie chciał mówić. Zwierzył się raz jeden takiemu dziennikarzowi, który się nazywał Gaz. I później Janusz Głowacki w takiej swojej książce, która się nazywa Z głowy, a Janusz Głowacki też był zaprzyjaźniony z Leszkiem, opisał tę historię. Otóż chyba w roku 49, może 50, Leszek studiował, będąc znaną już postacią, bo on bardzo wcześnie zaczął pisać i był taką nadzieją polskiej literatury. Otóż studiował w Łodzi i był 1 maja i wraz z grupą kolegów stanęli na jakimś budynku, oglądali ten przemarsz, pochód pierwszomajowy, a naprzeciwko była trybuna. I któryś z tych ludzi powiedział tak, no gdybyśmy mieli karabin maszynowy, to tak jedną serią można by skosić ich wszystkich.
Jeden powiedział, a któryś inny doniósł. Posadzono ich wszystkich. I Leszek przeszedł straszliwe śledztwo. I Głowacki to opisał, co tam się działo. Leszkowi zakładano na głowę rodzaj hełmu i podłączano do tego prąd. Więc powiem to, co już powiedziałem na początku, że ja nie mam żadnego prawa oceniać ludzi, których połamano, którzy się bali, którzy przez całe życie ukrywali tę tajemnicę o swojej walce o niepodległość tego kraju, naszej Polski. To były zupełnie straszliwe doświadczenia, traumatyczne, przeniesione często również na dzieci. Ale no szczęśliwie jedna, dożyliśmy tego, że mamy inną rzeczywistość, w której możemy jednak o tym już głośno dzisiaj mówić, prawda? Więc moje staranie o to, żeby tych ludzi jakoś wydobyć z niepamięci, starania niewątpliwie wielu historyków, przynoszą jakiś efekt, niewątpliwie. To, co żeśmy widzieli teraz, tak naprawdę po raz pierwszy, 1 marca, to jednak było rozlanie się tej fali po całej Polsce. Szczęśliwie, tak. Po raz pierwszy, szczęśliwie, to był cały kraj świętował święto upamiętniające żołnierzy. Ale pamiętajcie Państwo, że to jest ledwie 5 lat. Mamy to święto od 2011 roku. No gdyby nie Lech Kaczyński i prezes ówczesny IPN-u Kurtyka, no my byśmy go nie mieli. Zostało tych żołnierzy wyklętych już bardzo niewielu. Tych, którzy zostali. No, wypada im się bardzo nisko to pokłonić. Ja czasami zresztą mam takie, wiecie Państwo, dziwne odczucia, bo mnie Lech Kaczyński odznaczył jednym z najwyższych polskich odznaczeń. I czasami mi się wydaje, że to jest absolutne nieporozumienie. Bo to, co my żeśmy robili w latach 70. czy 80., nijak się ma do bohaterstwa tych ludzi. Po prostu nijak. To po prostu jest inna skala, inne w ogóle zasługi dla Polski. Więc szczęśliwie, że niektórzy doczekali, że można o tym głośno mówić. Ale też mam takie poczucie, że kawał roboty przed nami. Bo to, co trzeba zrobić przede wszystkim, to odszukać kości tych, których zabito. Niech mają swoje groby. Niech rodziny wiedzą, gdzie ich pochowano. Przecież to jest absolutne barbarzyństwo, że my nie wiemy. Albo to, że na Łączce, gdzie wiemy, że leżą, nie można przeprowadzić ekshumacji, bo nad nimi leżą zbrodniarze komunistyczni, prawda? No to jest jakiś paradoks historii i okrutna, taki chichot historii. Przy czym nie ma w tym przypadku, pamiętajcie Państwo. Te groby komunistycznych oprawców porobiono specjalnie nad dołami, do których zrzucono wielkich bohaterów Polski. No taka prawda po prostu, taka rzeczywistość. Więc mamy 27 lat od 89 roku. Przez wiele lat próbowano pokryć milczeniem wyględu. Ale to już się na szczęście nie da zatrzymać. Już dzisiaj nie. Już dzisiaj wszyscy wiedzą, że oni byli. Co prawda, co i raz mamy jeszcze takie odgłosy, czy na pewno
wyklęci czy nie przeklęci. Ale temu nie należy się poddawać. My mamy fantastyczne wzorce patriotyzmu i je trzeba pokazywać. Ja miałem 29 stycznia spotkanie z dzieciakami z gimnazjum w Grójcu. Dzisiaj te dzieci w ogóle nie dochodzą do II wojny światowej na lekcjach historii. Ale siedziały z rozdziawionymi gębami i słuchały, i ja wiem, że trzeba to ziarno siać, tak, wśród tych najmłodszych. Bo to ma sens. Bo my swojej historii się nie musimy zajmować. My mamy po prostu cały panteon ludzi wielkich, wspaniałych. I na pewno takim człowiekiem był Stanisław Ostwin. Ale kiedy 1 marca w Warszawie czczono poległych żołnierzy wyklętych, to tak, Tadeusza Danilewicza już wymieniano. Ale Ostwina jeszcze nie. Przyjdzie czas, że i niego będą wymieniać. Tak. Mam nadzieję, że również dzięki mojej książce. Może tyle, bo rozgadałem się okrutnie. To jest stały. Wspomniał pan, że jak ile procent ludzi mogło się złamać? Na początku pan wspomniał o tym, prawda? Jaki to pan powiem, ja nie mogę powiedzieć, jaki procent się złamał. Ja mogę powiedzieć, ile w tych aktach, które ja zobaczyłem, które dostałem, kiedy pisałem Lament nad Babilonem, no to była bardzo duża ilość. Bardzo. Myślę, że 80% na pewno. Ale jeszcze raz powtórzę, my nie możemy tych ludzi ocenić. Bo jak komuś łamią, wie pan, kręgosłup i robią wszystko, co mogą, żeby złamać, to nie jest tak, że cały świat jest zbudowany z bohaterów, że są sami bohaterzy. Nie, tak nie ma. Tak nigdzie nie było, nie ma i nie będzie. Tym niemniej, jeżeli wie pan, nie wiem, 5% ludzi potrafi się zachować w takich okolicznościach fantastycznie, to ja myślę, że powinniśmy być po prostu wszyscy z nich dumni. Bo to jest coś niezwykłego po prostu. Była tu u nas pani Anna Kania i wspominała książka resortowe dzieci, prawda? Omawialiśmy tą książkę i wspomniała o tym, że 70% pracowników telewizji polskiej to było TV, prawda? Swego czasu. Lata 70. Ja mogę tylko odpowiedzieć tak, że w latach 70. podczas któregoś przesłuchania powiedziano mi tak: panie Cholewiński, niech pan sobie wybierze tylko redakcję, w której pan chce pracować. I już. No. Tak, wystarczy. Tylko pan podpisze i już pan tam jutro pracuje. Ale opowiem też inną historię. Otóż tylko nie wymienię nazwiska, ale jak będziecie Państwo chcieli, to się domyślicie, o kogo chodzi. Otóż ponieważ jak ja skończyłem studia, no to tak nigdzie nie mogłem znaleźć pracy, żadnej. Bo wymyśliłem sobie nawet, że a skończyłem prawo, no wiadomo było, że żadnej aplikacji nie zrobię. Szczęśliwie zrobiłem ją kilkanaście lat później. Najstarszym absolutnie aplikantem ze wszystkich aplikantów. Bo zbliżałem się już do 40. Ale zrobiłem. To jestem uparty. Ale w tym 79 roku zacząłem szukać pracy i tak poszedłem na przykład do kuratorium i mówię, że ja bym chciał pójść do jakiejś szkoły historii uczyć. I panie się w ogóle bardzo ucieszyły, bo brakowało nauczycieli. Ale no złożyłem te papiery, miałem za kilka dni przyjść. Jak przyszedłem, to już się okazało, że niestety, ale dla mnie żadnej pracy nie ma. Że jest już w ogóle nadmiar tych nauczycieli. No i dobrze. Ale mój przyjaciel, Sławek Malcharek, mówi, który był kamerzystą,
Telewizji Polskiej i robił program z takim najsłynniejszym facetem od motoryzacji, który dzisiaj za eksperta uchodzi. I mówi, chodź ze mną do niego, to może on cię zatrudni w redakcji. No i dobra, poszliśmy. No to on mi się kazał wyspowiadać ze wszystkiego, co i ja. No to ja opowiedziałem. Po czym, jak przyszedłem, to powiedział, tak, no w ogóle nie ma żadnego problemu, ja pana zatrudnię. Pod jednym warunkiem, że jutro pan zrywa ze wszystkimi ludźmi z opozycji. Ze wszystkimi. Grzecznie podziękowałem i poszedłem sobie. Ponieważ ja byłem związany w latach 70. z Komitetem Obrony Robotników, więc któregoś dnia Michnik mi mówi, słuchaj, ja jak nie mogłem znaleźć pracy, no to byłem sekretarzem jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy, to ty może też zostaniesz sekretarzem. Zostań sekretarzem u Bartoszewskiego. Spodobało mi się. Dlaczego nie? Trzeba wiedzieć, że w roku 79 Bartoszewski był sekretarzem ten klubu polskiego. Czyli tak po prawdzie, uwierzcie mi państwo, ktoś taki był już niebioruszeniem. No owszem, mogli go wezwać na jakieś przesłuchanie, coś tam, ale bo to cały świat by protestował. Wszystkie fankluby na świecie by protestowały, gdyby coś się z nim działo. I wówczas ten klub miał jakieś swoje pokoje w Pałacu Kultury, więc Bartoszewski mnie zaprosił do siebie. Przyszedłem, no i mieliśmy bardzo miłą, sympatyczną rozmowę. Po czym Bartoszewski pod koniec zapytał mnie, a jakie są pańskie kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa? Więc ja odpowiedziałem, że no od czasu do czasu przychodzą do mnie do domu, zrobią jakąś rewizję, przerzucą mi tam wszystko. Od czasu do czasu zamkną mnie na 48, wezmą na przesłuchanie. No i tyle. I na co usłyszałem? Od Bartoszewskiego, że on mnie też nie może zatrudnić. Ponieważ on ma, tu wymienił tytuł, największy w Polsce zbiór jakiejś gazety wydawanej w Londynie. Nie, jakiś tam Żołnierz Polski czy coś tam. No i to był powód, dla którego Bartoszewski mnie nie mógł zatrudnić. Żeby było jasne, ja też z tego powodu specjalnie nie narzekałem. No ja miałem co robić, więc znalazłem swoją drogę i tyle. Ale to tak w ramach ciekawostki pańskiego pytania o tych TV w polskiej telewizji, tego co pani Kania. Przyjęzyczyłem się, Dorota Kania, prawda? No, Dorota, media Anna Kania. Tak. No więc pewnie tak było. No tak ma. Przepraszam, a wiadomo coś o rodzeństwie naszego bohatera. No, bo zakładam, że posiadał. Ktoś mu oczywiście nie posiada. Według mojej wiedzy on nie posiadał rodzeństwa. Czyli był po prostu jedynakiem. Tak, natomiast to co wiadomo, to to, że jego rodzice zginęli w warszawskim getcie. Ostwind w czasie okupacji był kilka razy w Warszawie, spotkał się ze swoją żoną, natomiast rodziców już chyba od 1939 roku nie widział. Bo rodzice zostali przy wieży ojców. Tak. On przeszedł na katolicy i oni już zostali w getcie. A coś wiadomo o tej pierwszej żonie? Stworzyłem romantyczną historię, ale nic nie wiemy. Ale istniała? Tak, na 100%. Nie, no wiadomo jak się nazywała. No ja wiem, że to taka droga Piłsudskiego. To wiadomo wszystko, natomiast... I religię. No, nie tak. Obie były Polkami, obie żony, więc... Piłsudskiego była chorą,
ale jeszcze mam pytanie. Dariusz Kruszka, inicjator upamiętnienia 6 września Tablicy w formie Tablicy Majora Ostrym pseudonim Kropidło. Mam takie pytanie do pana. Czy może pan rozwinąć ten wątek propozycji, prawda, współpracy przez Kropidło, ze względu na pochodzenie, bo tutaj właśnie... No wie pan, przede wszystkim to było tak, że przesłuchujący Ostfinga Rosjanie, ale i Polacy, to sami często byli Żydzi. No dokładnie. I co zabawne, mówiący o nim z pogardą, że jest Żydem, że nie jest żadnym Polakiem. No bo jak Żyd może być Polakiem? No w ogóle aberracja oczywiście. Ale Ostwind im twardo odpowiadał, że on ma ojczyznę, on jest Polakiem i koniec, kropka. Te propozycje pewnie padały przez cały okres śledztwa. Ale tak jak powiedziałem, on od początku odpowiadał na nie dosyć stanowczo, że nie, że w żadnym wypadku. I mówię, jedyne nazwiska, które wymieniał, to tych, którzy albo polegli, albo przeszli na zachód, gdzie miał, co zresztą chyba w jednym przypadku jest nieprawdą. Dlatego, że jeden z tych ludzi przeżył i żył w PRL-u. Ale on prawdopodobnie miał wyobrażenie, że on się ewakuował daleko na zachód. Więc co do tego, że przez ten miesiąc te propozycje współpracy padały wielokrotnie, nie ma wątpliwości. Ja też zresztą myślę, że być może nie chodziło też tylko o ludzi, ale ujawnienie po prostu struktury jednostek NSZ-u, o ich obozy szkoleniowe, etc., etc. Bo prawdopodobnie zakładano i słusznie, że ta konspiracja jednak będzie trwała, więc szukano, że tak powiem, możliwości infiltracji głębszej i skutecznego przeciwstawiania się temu powstającemu podziemiu. Ale to chyba tyle. No, w gruncie rzeczy wszystko, co w tych aktach procesowych jest, to ja wplotłem w swoją opowieść. Więc to w zasadzie państwo, to są jedyne tam fragmenty, które są kursywą i one są dokładnie przepisane, łącznie z błędami, które były w tych aktach, bo trzeba wiedzieć, że też ci przesłuchujący, no to często były skończone prymitywy przecież. To przecież brano taki najgorszy element, który był gotów, nie wiem, za butelkę wódki po prostu strzelać i zabijać. No. To zresztą dosyć długo przecież trwało. Proszę pana, a ten wątek węgrowski to też kursywą pisany? Czy nie? Nie, on nie jest kursywą pisany, bo... Jak on się wziął? Organizacja go skierowała tutaj? Jak tutaj? Tak. To NSZ go po prostu skierował tutaj. Tak. To była prosta droga. Ale on przez cały okres okupacji był na Mazowszu, także... On był w Podlasie, no tak. Ponieważ on był jednak oficerem, on był dobrze wyszkolonym żołnierzem, więc on często brał udział w obozach szkoleniowych dla żołnierzy, dla podchorążych i przeszedł całą tę tutaj okupację, stopniowo awansując aż do tej funkcji komendanta okręgu powiatowego. Tak. No ale też musicie państwo zakładać, że prawem prozaika jest stworzyć historię. Więc to jest powieść i tylko powieść. To nie jest dokument. Ja zresztą w każdej swojej książce w posłowie piszę o tym, znaczy w każdej książce dotyczącej żołnierzy wyklętych, że
że tych książek nie wolno traktować jako dokumentów. Nie. To są powieści. To jest moje wyobrażenie o tych ludziach, o ich losach. Tam, gdzie mogę dotknąć prawdy, tam jej dotyka. No ale Węgrów to fikcja, czy prawda? Nie, no Węgrów to jest prawda, absolutnie. Mieszkał na ulicy Piwnej. Na jakiej? Na ulicy Piwnej. Że pana w rodzinach było czasem bardzo różnie w okresie od 30, od nawet wcześniej, od międzywojnia, poprzez okupację i potem jeszcze, to w każdej rodzinie było, jestem straszny taki, nie powiedziałam galimatias, bo to było ubliżenie. Było ogromne pomieszanie ludzi, jeżeli chodzi o przynależność do różnych organizacji, czy to podziemnych, czy jeszcze w okresie... A powiedziała pani, że od przedwojnia. No to... Z okresu międzywojnia. Przecież mój tata był nauczycielem wioskowym i też, to tak jak popatrzyłam teraz, zwłaszcza jak byłam we wtorek tej pięknej uroczystości tu w Węgrowie, to akurat mi się przypomniało, to ja mam wtedy ośmiolatka, jak tata prowadził te drużyny strzeleckie i tam mieli ćwiczenia na łąkach, na takie były wydzielone tam przez majątek tamten tamtejszy, takie placyki, państwo Rowicy przeznaczyli, żeby tam młodzież ćwiczyła właśnie te swoje strzelania, czy powiedzmy musztry, czy różne. Proszę pana, większość potem z tych chłopców była w Armii Krajowej, tych uczniów tego mojego taty. Tata wprawdzie nie należał, powiedział, że już ma dosyć 7 lat cywilu, to mi wystarczyło. Już był też w wieku, takim wieku, że wolał nie należeć do żadnej konspiracyjnej organizacji, ale zawsze szedł z pomocą tym młodym ludziom. U mnie znowu w naszej rodzinie to był tak, jeden z moich ciotecznych braci był dowódcą garnizonu grodzieńskiego. Razem z garnizonem grodzieńskim Litwini ich sprzedali Rosjan, bolszewikom. Cały pociąg z powrotem przeszczepili już na ziemiach litewskich, przeszczepili lokomotywę i wysłali do Związku Radzieckiego. I ten mój właśnie cioteczny brat był także potem w więzieniu sowieckim, a później w Ostaszkowie, gdzie rąbali nas, dlatego ocalał z Katynia. Bo ich 400 wysłali wtedy do Ostaszkowa. Potem z Ostaszkowa, jako prawie szkielety, bo tam można było tylko jeść to, co sobie samemu człowiek zbierał. Generał Władysław Anders, w świętej pamięci, wyzwolił tych ilość tam ponad 180 bodajże tysięcy, wyprowadził wtedy, między innymi tego mojego świątecznego brata. I on przeszedł potem po Teheranie, to potem przeszedł ten cały szlak bojowy afrykański aż do Monte Cassino, został ciężko ranny pod Monte Cassino i się z tego jakoś wygrzewał. Proszę pani, a potem już był w Kanadzie. Proszę pani, mojego opowiadał te gehenny, jakie oni przeżywali. To trudno sobie nawet wyobrazić. Proszę pani, mojego rodzonego dziadka Rosjanie aresztowali chyba z 21 września. Przeszedł straszliwe śledztwo takie, że stracił wszystkie zęby. Zaczął się... Był zgarbiony do końca życia. Dzięki Bogu też wyszedł z armią Andersa. Ale... Potężny człowiek. Ważył 38 kilo. Aresztowano, zatrzymano również moją babcię, moją mamę, jej brata. Wywieziono ich wszystkich na Syberię. Mamy brat zresztą nie przeżył tego. Więc ja tę historię znam od najmniejszego dziecka. Tak. Absolutnie. Tylko tyle. Szanowni Państwo,
Jeśli Państwo macie indywidualne pytania do zdarza, to zostają do Państwa dyskusji. Pan przyjął sobie. Ale tylko 4 egzemplarze, więcej już.